Hej, cześć, siemanko, przyjacielu. Dzisiaj będzie ciekawy odcinek, bo oczywiście kopiuję bitwę Isamu. Bitwę, którą ty możesz stworzyć na dole w komentarzu, by wygrać Blika albo Paysave'a za 50 zł. Wystarczy, że napiszesz bitwę za 10 tysięcy złotych. Oczywiście na naszym kochanym CaseHugu zostawisz tutaj łapkę w górę, subujesz kanał, to wymagane, obowiązkowe, więc polecam tak się zachować. I możemy zobaczyć, że skopiowałem już sobie bitwę od Isamu. Nie wierzysz? Okej? Wierzę, no dopuszczam taką ewentualność. Zakończone? Następnie sobie sortuję od najwyżej i teraz patrz, Isamu. I skopiowałem sobie tą bitwę za 36 tysięcy. Z tej bitwy zwycięzca miał 116 tysięcy. Więc umówmy się, to nie są tanie rzeczy, tak? Ja sobie tą batelkę tej chwilę dałem, żeby ktoś może sobie ewentualnie dołączył. Póki co nikogo takiego nie widzę. Stworzyłem na klasyku. Pomimo, że ostatnio chyba zgarnąłem klasyka, więc underdog byłby tutaj lepszy. Nie może sobie zrobić. Nie, no dobra, zostawiamy już tak. Gramy z losowym botem. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135, z 1000 1350, innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, niekomu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. I tutaj no, uszanujemy twórcę tej to właśnie battle i honorowe czwarte miejsce zostawiamy jemu. W ogóle była na przedostatnim miejscu, ciekawie to się prezentuje. No i zobaczmy, przypominam, tryb klasyczny, więc trafiamy jak najwięcej oczywiście. Póki co nam to wychodzi średnio, sztyleto. No tylko, że jak nie Szymon tutaj ogra na tej battle, to będzie no poniekąd sprawiedliwie, no bo niby ja ukradłem. No, dobra, ciężki temat, to skomplikowane, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Póki co, no Szymon na prowadzeniu, jeszcze z tym Prince Teamem. No, ale jednak ten Prince Team w Battleskardzie, jednak nie tylko mi takie Prince Teamy lecą chamskie w Battleskardzie. Flip knife ładny, ale no... Hedge Maze, tak? Hedge Maze z pokera za 20 koła. Wiesz, widzu, to nie tak, że ja wątpię. To nie tak, że ja nie wierzę, że to się uda zrobić. Tylko mam takie sygnały, które tak dosyć... Dosyć ciężko się na to patrzy. No ale spokojnie, to jest bitwa za 36 tysięcy. Trafiając prawda kukriacza, ale on trafia lora, M9. Swoją drogą jego lor był droższy o 40 zł, mimo tą animację tych pieniążków. Ja nie. Trudno, nie czujesz poszkodowany? Spokojnie. 17 tysięcy, zaledwie tracimy do Isamu, prawda? Długa lokata. No i już kończymy, pokarki wchodzimy na nitrusie, czyli skrzynie droższe o 4 stówy. I trafia karabita plus pila za 4 koła na samym starcie. 20 tysięcy do nadrobienia. No zawsze jest tutaj szansa na jakiegoś Dragon Lora, Meduzę, też Meduza nie. Ale Dragon Lore, Owl. Co za Mach 7 jest? No właśnie bałem się, że to może być jakiś egzotyczny Mach 7. I tak też się stało, no 6 skrzynek do końca. No może i Samu nie wygrał, ale bot i Samu odebrał. I Midman Danger 2, ale to wygląda, a jeden gorszy, drugi lepszy. Ajajaj, no coś tutaj, wszystko gra po tego underdoga jednak. Wszystko gra po tego underdoga, można było w niego iść, chociaż już jednak nie do końca. Dwa koła. O kuźwa, jaki karambit fajny za 7 koła. Szczerze bym się z niego cieszył. No ale niestety, no Szymon tutaj zniszczył całą zabawę. AWP fade za 5 koła, tutaj co tu się kuźwa dzieje, nie mam pytań, nie? Jak Nope teraz coś zgadnie. Całe szczęście, bo tak to bym zgarnął underdoga i on się wpienił. 150? 175 tysięcy złotych. Holy shit. No to się zabawiliśmy na samym starcie. Ja przypominam, że CaseHug to oczywiście jest tylko i wyłącznie zabawa dla osób pełnoletnich. Jeżeli spełniasz ten warunek, klikasz sobie tutaj w plusa. Następnie spośród wielu metod płatności wybierasz tą, co cię interesuje. Przykład w obliczek, wpisujesz kodzik FIACO, czyli 10% bonusu do ładowania i dwie skrzynie totalnie za friko. Oprócz tego masz na samej górze opisu giveaway, więc zachęcam się przynajmniej zainteresować. A my utopimy nasze smutki w Counter Snowcie za 1200 polskich złociszy. Proszę, daj Butterfly'a. Ursus Doppler za 2 koła. No to oddało, no oddało 8 stówek, ale w obliczu dzisiejszej porażki no nie jest to najwięcej, nie oszukujmy się. Skrzynia In Love, 1200 polskich złociszy. Mam nadzieję, że chociaż ona. Skeletonik za 7,5 koła. O, to mi się podoba. Wracamy na dobre tory. To brzmi fajnie. Kto tu jeszcze trafia takie fajne przedmioty? Aha, to ja, no okej, XD. Nie było tematu. Dragon, Golden Dragon. Skrzynia za 2000 polskich złotych, tak? Do trafienia Dragon Lore, Meduzy. Specialist Growth Fade. 300 na minus, więc nie ma tragedii. Tak zwane średnio najeżdża. Okej, M9 Gamma Doppler, 6000? 10 koła! Let's go! Ej, ty, to my tu naprawdę nadrabiamy. Przypomnę, bitwa kosztowała jakoś 30 koła, więc już trafiliśmy to. Trafiliśmy tego skeletona.
Jeszcze cashback oczywiście? Jeszcze oczywiście cashback tutaj, bo cashback za bitwę, cashback tutaj. A to wiecie, wydaje się, że takie pierdołowate bonusy, a wcale nie do końca. I oczywiście cały czas mamy event, gdzie jak możemy zobaczyć, zbieracie sobie diamenty i wymieniacie. Wymieniacie sobie na jakieś mocne nagrody. Ja przykładowo sobie pozwolę wymienić 1,5 miliona tych punktów chyba na takiego, na takie shadowki, bo nic lepszego tutaj nie będzie. Nie, a nie, przepraszam, jest za 5,5 koła? 5,5 milionów? No to biorę kukryjacza. Jeden dodany, drugi, no i cyk. Już gdzieś tam jakoś, ile takowy jeden kosztuje? 2100, już się bałem, że 700, dobra, 2100 to jeszcze ma to ręce i nogi. Dajcie mi jeszcze jakąś skrzynię, która odda, proszę. Flip knife oddały ostatnio. To mi to ma to? Skrzynia Delicious! O kuźwa, tego nie widziałem. To mi to ma to, skrzynia za 1800. Znaczy 1800 kosztuje otwarcie 5 na raz. Wychodzimy na plus, o, pozwolę sobie jeszcze raz otworzyć. Nie wychodzimy na plus, ale bardzo ładny drop. O kurde, to już jest Lipton. Znowu Lipton, niestety. Ajajajajaj. Nawaja, no i dalej Lipton. No oddaj. Good Knife Gamma Doppler, no jest plusik, więc może tym akcentem zakończymy tej zabawy z tą skrzyneczką. Jakiegoś underdoga dajcie mi. Dajcie mi jakiegoś underdoga, proszę. Ktoś coś stworzył fajnego? Nie? To ja stworzę za te 5 koła, co mi zostało. Przesortujemy sobie oczywiście za 5 koła, co? China, Tortuga, Pokri, Krystale, Pigloty, Inlova. Jeszcze tysiaczka mam, nie? Chyba zrobimy coś takiego. No dobra, sticknie. Underdog na 3 graczy. Oddaj przyjacielu, no proszę no. Batty i Troll naszymi przeciwnikami. Skrzynia za 400, Princeton dla Battiego. I to ten za 2000 zł, to mi się podoba. Nic tak nie cieszy jak to, że sąsiad się wypierdzielił na czymś takim. Naprawdę mega fajnie. Okej, okay. Bardzo spoko rozdanie, bo każdemu dało bardzo podobnie cenowo. Famasiki, ale Empress tutaj najlepszy, oczywiście najlepszy z perspektywy underdogowej oczywiście. Atomic Alloy, no dobra, ja co prawda trafiam najdroższy drop, ale muszę przyznać, że Atomic Alloy to jest taki skin, który mi się bardzo podobał po prostu, stąd też moja uwaga powędrowała na niego. No i Troll nie wyprzedza już na wcześniejszym otwarciu, 500 przewagi plus minus, Shadowki, no bardzo tutaj solidarne dropy. No co prawda troszkę gorszy dla mnie, ostatnia skrzynia. Temu kału, ale to nie będzie, no właśnie, niestety to też przegrywam. No dzisiaj bitwy nie oddały, skrzynie to co innego, bo skrzynie dałem 9, dały skeletona, no tam dropy były. No i zostaliśmy ze 160 zł, więc sobie zjadę do zakątka Delicious, czyli Crazy Pizza. A nie, Crazy Pizza to nie jest nowa skrzynia. Po prostu jest nowy zakątek, uzupełniony jakieś nowe skrzynie, Ursusik. No nie, ten Ursusik to byłoby coś, umówmy się, Ursusik za 2 koła. To byłoby nie byle co. Pamiętajcie, że Kajsak to oczywiście zabawa dla pełnoletnich. Macie też takie bonusy jak na przykład oczywiście poziom. Im wyższy macie poziom, tym lepsze macie nagrody. Ja codziennie dzięki mojemu wysokiemu poziomowi mogę sobie odpijać te skrzynie totalnie za friko. W tej mam gwarantowane 80 zł. Totalnie za friko codziennie. Mi się takie rzeczy podobają. I oczywiście jeszcze sobie odbiorę cashback. Czyli oczywiście za otwieranie skrzynek, za grę na stronie dostajecie. I trochę to mój budżet teraz podreperował. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobało i że widzimy się oczywiście klasycznie już jutro. Pisz komentarze, trzymaj się, strzała!